Prosiłaś dzisiaj jakiś bardzo ciekawy zespół. Czy mogłabyś tutaj przedstawić chłopaków? Oczywiście, żebym mogła. Ostatnio były francuskie spokojne melodie, dzisiaj będą to ciężkie brzmienia, bo jest z nami zespół Kauszet, czyli Adam Jarmołowicz, Jakub Modrzejewski, Filip Herbasz i Mateusz Wądłowski. No i nie ma jeszcze z nami ostatniego członka zespołu, czyli Adriana Herbasza, twojego brata Filip. Tak, zgadza się. Niestety praca go zatrzymała. No niestety. Szkoda, ale może jeszcze kiedyś, jak do nas wpadniecie, to on się pojawi. Wasz zespół Kauszet powstał w 2011 roku. Na koncie macie już swoje jedno demo, 4 kawałki. Będzie praca nad debiutanckim albumem w najbliższym czasie? Póki co przymierzamy się do nagrania 2 numerów w profesjonalnym studiu raczej, żeby mieć coś w jakiejś wyższej jakości właśnie. Bo z tym demem... Nie jesteśmy do końca z niego zadowoleni. Znaczy jest to jakiś krok zawsze, ale to jeszcze nie jest to, co chcieliśmy osiągnąć. A jakaś płyta to raczej na kolejny rok dopiero planujemy. Gdzieś myślę, że w okolicy lutego może. Ale już studio nagraniowe jest zamówione? No właśnie teraz będziemy się tym zajmować, bo terminy są... No trzeba je długo czekać, czasami nawet rok, więc będziemy... Na etapie poszukiwań, jak na razie. Dokładnie. Kauszet to są ciężkie brzmienia, metalowe brzmienia i Adam, twój wokal to jest growl. I powiedz mi, bo wiesz co, mnie to zawsze zastanawia, bo ja rozumiem minutę, dwie minuty growlem, ale ty cały koncert, byłam świadkiem, cały koncert, godzinę, półtorej. Jak? Powiedz mi, jak to się dzieje? No niestety nie ma nic bez pracy, bo to była w sumie ciężka praca, żeby do tego dojść. Ale też jak zaczynaliśmy w 2011 roku, to miałem duże problemy z tym właśnie na próbach czy na koncertach. Harczał po koncertach strasznie. No, miałem problemy z gardłem i stwierdziłem, że muszę po prostu bardziej się skupić na technice. Posiedziałem na tym długo sam w domu po prostu ćwicząc, no i wyszło tak, że teraz nie mam już żadnych problemów technicznie, żeby cały koncert tak przetrzymać. A jak wyglądają takie ćwiczenia? O, ćwiczenia. No, moja rodzina sobie żartuje, że brzmi to jakbym zażynał zwierzęta w swoim pokoju, bo po prostu muszę się głośno drzeć, no ale to jest też długa rozgrzewka, bo sama rozgrzewka też jest ważna przed śpiewaniem. Nie, i tu nie chodzi nawet o krzyczenie, tylko o samo rozgrzanie, jakieś śpiewanie czy nawet mruczenie ciche, bo to wszystko wpływa na różne partie mięśni. 4 lata temu, jak zakładaliście zespół, to nie baliście się trochę tej niszowej muzyki, którą wybraliście? Metal? Znaczy, myślę, że nie. No, chcieliśmy być jako tak oryginalni, bo u nas na scenie dominował jednak thrash metal i pełno było młodzieży w długich włosach, w katanach i w białych Nike'ach, tak? No ale no myślę, że jakoś w miarę się przyjęliśmy. Znaczy byliśmy pewni tego, że chcemy to grać, bo właśnie to było coś, czego nie słyszeliśmy. Jak chodziliśmy na koncerty naszych znajomych w naszym wieku albo starszych, to nie słyszeliśmy takiej muzyki i chcieliśmy wnieść trochę takiej, nie wiem, może cięższej, może trochę bardziej powolnej odmiany właśnie metalu do Gdańska na tą młodą scenę. No kwestia tego też, co lubimy grać i słuchać i... Po prostu nasz gatunek wyszedł z tego, co sami z nagrań, które nam wyszły z prób i nie zakładaliśmy sobie w sumie, co tak naprawdę chcemy grać, tylko to samo się pojawiło jak po pierwszych naszych nagraniach. I nadal to się zmienia od to założenia czasu. Były inne generalnie na początku, także tak. Jest zupełnie inaczej niż miało być. Każdy coś od siebie przyniósł. Zaczynaliśmy, to mieliśmy grać taki cięższy southern, taka amerykańska typowa muzyka, a po prostu z czasem, jak wszyscy, nie wiem, może zaczęli słuchać innych zespołów i tak dalej, to trochę się przeistoczyło, w jakimś innym kierunku poszło. No i teraz mi się wydaje, że idziemy w jak najlepszym sensie. Jak robimy nowe numery, to wszyscy są z nich zadowoleni, one są już takie złożone i takie, jakbyśmy chcieli, żeby były. No i też widać to, że na próbach, jak przynosimy jakiś nowy numer, nowy riff, to na początku było tak, że jedna próba i numer był zrobiony, a teraz pół roku nawet siedzimy nad jednym numerem i jeszcze nie jesteśmy pewni, czy to jest to. No, żeby to doszlifowane wszystko było, nie? A ciebie, Filip, to chyba też w domu muzyka zainspirowała, bo trzeba powiedzieć, że tata Filipa to Paweł Herbasz z Illusion. No tak, zgadza się. No właśnie na początku, jak miałem, nie wiem, jakoś 4-5 lat, to chciałem grać na perkusji bardzo.
ale później jak zobaczyłem Angusa Younga z AC/DC, jak biega po scenie z gitarą i robi show, no to jednak się przerzuciłem na gitarę i już jakoś od 11 lat w sumie gram na gitarze. Ale ostatnio też wróciłem do perkusji. A znany tata pomaga, że tak powiem, w wybiciu się na scenie? Znaczy myślę, że nie. On jakoś tam super żadnych znajomości nie ma, raczej wszyscy załatwiają za niego rzeczy. I nigdy się tam za bardzo nie interesował i nie wtrącał w sprawy. No ale może jakoś to pomaga, zwłaszcza przy załatwianiu supportów, na przykład jakichś takich zespołów powiązanych z Illusion. Ale nawet nie tyle pomaga, jeśli chodzi o wybicie się na scenie, tylko kiedy przynosimy jakieś nagrania, to czasami po prostu ma jakieś uwagi odnośnie tego, jak brzmi, albo jak ogólnie odbiera ten numer, czy on by coś zmienił, więc to też jest ważne, żeby mieć coś takiego, kogoś takiego. A jak już jesteśmy na tym temacie koncertów, to jak tak naprawdę załatwić sobie koncert? Powiedzmy to radiosłuchaczom, bo to chyba nie jest takie proste z waszą ciężką muzyką. Znaczy, czekamy, aż się ktoś do nas odezwie. My chyba nie jesteśmy najlepszym zespołem, żeby o tym opowiadać, bo... Wiesz co, chyba jesteście, bo znaczy, większość sporo koncertów gracie. Znaczy, bo gramy dużo i teraz będziemy mieli jeszcze więcej, bo cały kwiecień mamy w koncertach, ale bardzo często było tak, że na koncert byliśmy zapraszani, bo znaliśmy dużo zespołów, dużo znajomych naszych grało w zespołach i kiedy ktoś załatwiał koncert, to od razu wszystkie znajome kapele się tam zlatywały i tak to wyglądało. Sami tam też załatwialiśmy, ale raczej zawsze ktoś nas zapraszał. A teraz jeszcze kumpel nam pomaga. Tak, Rafał Morwicki. Czyli taki menadżer. Menago, tak. A powiedzcie mi, jak sobie załatwiliście taki koncert przed Pawłem Małoszyńskim i jego zespołem Cochise? No bo to już jednak jest chyba jakaś tam troszeczkę wyższa półka. No to właśnie Rafał nam załatwił. Tak. To dzięki Rafałowi. No właśnie jego taka pierwsza inicjatywa. Bo jeszcze jako tako nie współpracował z nami, ale po tym właśnie jak nam to załatwił, to zaproponował nam jakąś taką współpracę. Czyli ciężkie brzmienia, kwiecień, to jeszcze o tym porozmawiamy, o dokładnych planach koncertowych, ale może usłyszmy, jak brzmi Kałszet.
Za nami kawałek Kauszet, czyli Hardworking Man. Dobrze? Tak. Dobrze jest. Powiedziałam? Dokładnie. Tutaj poza anteną mówiliśmy jeszcze o twoim growlu i powiedz mi, czy zdarzyło ci się, że na przykład zapomnieć tekstu albo coś takiego, bo szczerze powiedziawszy, dla mnie, jakiego laika, ja nie odróżniam tych słów. Ja muszę sobie przeczytać najpierw, o czym ty śpiewasz, a później mogę ewentualnie podziwiać te dźwięki. No, ale... domyślam się. Nie, no, zdarzało się oczywiście na pierwszych koncertach i później też, ale już w mniejszym stopniu, że zapominałem słów, ale... Nie wydawałem z siebie jakichś dziwnych dźwięków, które nie miałyby sensu, tylko starałem się po prostu jakoś uzupełnić faktycznymi słowami, i żeby to miało sens. No nie wiem, czy to wychodziło, ale... Ktoś tak nerwowo obracał czasami właśnie, już widziałem, że on zapomniał tych słów. No tak, na początku było. Na pierwszych koncertach kręci. Była ogromna trema to i... To dla ciebie możliwość na solówkę, nie? Wszystkie są. A powiedz mi, kto jest u was odpowiedzialny za teksty? Ty, Adam? Tak, ja piszę teksty wszystkie. A zdarza się tak czasami, że Adam przyjdzie z nowym kawałkiem i wy na przykład nie macie zielonego pojęcia, o czym on śpiewa? Czy wy rozumiecie to? Wcześniej nam wysyła teksty. Zawsze jak napiszę tekst, to wrzucam. No to jest tak, że mamy gotowy numer i Adam do tego wymyśla tekst takiego. Aha, czyli tak. Najpierw jest muzyka. Ja zawsze czekam, bo mi jest dużo łatwiej. Ja wolę tak pracować właśnie, że mam już gotowy numer i dopiero później do niego sobie wymyślam swoją partię i tekst. I nie to, że ja bym narzekała na ten growl, bo uprzedzam już kolejne pytanie, ale czy na przykład będzie kiedyś, planujecie taką piosenkę, gdzie będzie normalny śpiew, no Boże, bo to trochę jakbym ciebie uraziła, a nie o to mi zupełnie chodziło. Czy będzie piosenka, no po prostu ze śpiewem, jak chociażby na Black Label Society? Myślę, że będzie, dlatego że w jakimś najbliższym czasie będę się... kontaktował z pewną osobą, która ma mnie nauczyć śpiewać, bo śpiewałem w jakichś tam chórach szkolnych i tak dalej, ale to jednak nie jest to samo, nie jest to na tyle dobre, żeby w zespole to prezentować. Więc no, taki jest plan. Plan jest taki, żeby trochę się tego czystego wokalu pojawiło za jakiś czas, ale to... Prędzej czy później na pewno prędzej czy później, dokładnie, na pewno się pojawi w jakimś tam większym czy mniejszym stopniu. To nasi radiosłuchacze muszą śledzić, jak najbardziej. Żeby zobaczyć, ale nie to tylko czekając na śpiew, ale i oczywiście na te kawałki, które też są dobre, żeby nie było. Naprawdę je lubię. Wy zaczynaliście 4 lata temu. Pamiętacie jeszcze swój pierwszy koncert? Tak. Znaczy daty dokładnej nie pamiętam, ale było to w Mechaniku. W grudzień 2011 w Mechaniku. Tak? Tak, pamiętam tak. Zespoły, jakie to były. No to było w Mechaniku, który już niestety nie istnieje. Znaczy niestety, no w sumie... Było tam dużo ludzi zawsze w tym Mechaniku, jak graliśmy koncerty. No i jakie tam były zespoły? Był Mechaniks. A Mechaniks, które nam w ogóle załatwiało przez pewien czas dużo koncertów, więc... Nie oni... Tak, Mechaniks. Tak, więc dla nich... Znaczy z nimi zawsze dobrze się trzymaliśmy, bo mieliśmy po prostu bardzo dobre kontakty, jeszcze tam chodziliśmy do szkoły z nimi. No i tam był jeszcze Pornol i Adrem. Tak. Nie, Adremu nie było. Nie, Adrem? Katakis. No w każdym razie... Ja koncert wspominam bardzo dobrze, bo jakby po koncercie dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych opinii od ludzi, od znajomych, że byli zdziwieni, że nam tak dobrze poszło. Znaczy oczywiście jak teraz słuchamy sobie nagrań z tych pierwszych koncertów, to nie było za ciekawe w sumie, ale jak na pierwszy koncert, to byśmy się mega dumni. Naprawdę. Zachęciło nas trochę, tak. Żeby dalej grać na pewno. Było mnóstwo ludzi, bardzo dobrze się bawili, więc byliśmy naprawdę... Chcieliśmy po prostu cały czas później koncertować dzięki temu. Po dwóch miesiącach ten koncert. Tak. Czy po dwóch miesiącach od tego, jak się zebraliście i graliście z nami? No to faktycznie szybko. No. Szybko się dograliście. A powiedzcie mi, jaki koncert wspominacie tak najlepiej? Najlepiej wam się grało, najlepsza publika? Chyba te ostatnie koncerty były bardzo fajne, tak mi się wydaje. Jeszcze było na przykład na plaży graliśmy na... Na plaży, tak, plaża Piratów w Sopocie. No to była tylko otwarta bardziej impreza. Tak, bo to było na świeżym powietrzu i... Tam było bardzo dużo ludzi i właśnie bardzo mi się podobało, że gramy na świeżym powietrzu, na plaży, więc jakby sam motyw tego był no, super. No, to było chyba z 10 zespołów prawie, tak. I ta impreza się nazywała Melanż Ostateczny. na koniec wakacji. No. Ale bardzo dobrze wspominamy, przynajmniej ja. A koncert w Blues Clubie? A, koncert w Blues Clubie to też było na początku naszej działalności. I to był konkurs, który się nazywał Gitariada, on już nie jest organizowany.
Tam zgłosiło się chyba jakoś 40 kapel nawet. Tak, tak, koło tego. Były przesłuchania i z tych przesłuchań tam jury nas wybrało do finału. W tym finale było 6 zespołów. No i ostatecznie zajęliśmy 4 miejsce. To wtedy było dla nas wyczynem dużym. Nie, my byliśmy z siebie zadowoleni oczywiście. Jakby to 4 miejsce, to jak na nasz pierwszy konkurs jakikolwiek, to było duże osiągnięcie. Nawet wygraliśmy nagrodę pieniężną. Tak. O. Znaczy, sam koncert był dobry, tylko z drugiej strony też to jest Blues Club i tam publika była nastawiona trochę na inną muzykę, bo tam było dużo lżejsze muzyki. Wygrał zespół właśnie taki bluesowy, który grał bardzo fajnie, ale po prostu chodzi o to, że publika była nastawiona na raczej takie gatunki i wydaje mi się, że może też to jakoś wpłynęło na pewno na odbiór oczywiście. Ale no, pamiętam, że było parę takich małych pomyłek na tym koncercie. Przez Adriana przecież. Tak, bo żartowaliśmy sobie, bo za pierwsze miejsce było 3000 zł chyba. No. I żartowaliśmy sobie, że Adrian nam wisi 3000, bo się tam pomylił raz. No ale ogólnie no, przeżycie było jak najbardziej fajne. Mówimy tutaj o pieniądzach. Za wasze koncerty się płaci. A czy coś trafia do kieszeni młodych muzyków? Trafia, jak sami organizujemy, albo jak organizują jakieś zespoły. Jest po prostu tak, że pieniądze z wejściówek idą dla zespołów, no to wtedy coś zarobimy, ale jak są jakieś supporty przed takimi zespołami, no to raczej ciężko, bo to chodzi głównie o reklamy. Ja myślę, że z połowę koncertów zagraliśmy za piwo. Tak, to i tak są niewielkie sumy w porównaniu do tego, co my musimy wydać na to, tak, żeby na próby i na sprzęt. No. Niestety, trzeba nie zainwestować, ale miejmy nadzieję, że w końcu się zwróci. Nam czas powoli się kończy. Może jeszcze kiedyś do nas wpadniecie, bo jeszcze jest dużo tematów do obgadania, ale już na sam koniec, gdzie będzie można was zobaczyć, usłyszeć w najbliższym czasie? 11 kwietnia w Desdemonie w Gdyni gramy ze Spiritem, i z Minotaurem. Minotaurem, tak. I w kwietniu będziemy mieli dużo koncertów, więc zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Z nami był zespół Kauszet, czyli Adam Jarmołowicz, Filip Herbasz, Jakub Modrzejewski i Mateusz Wądłowski.